Dzisiaj przenosimy się do Libanu, a właściwie na Bielany w Warszawie, gdzie znajduje się ciekawe miejsce, kawiarnia Lazis, smaki Libanu. Właściciel tego lokalu pochodzi z Libanu. Przeprowadził się do Polski na studia, miał tutaj wcześniej kawiarnię, lodziarnię, która była franczyzą, ale jakaś taka bez wyrazu. Więc w poszukiwaniu charakteru i tego wyrazu stwierdził, że zmieni ten lokal na coś innego, bardziej oryginalnego. No i sprowadził smaki ze swojej ojczyzny, smaki Libanu. Wszystkie dania pochodzą z jego rodzinnego domu. Wchodząc do lokalu, widać nas witryna z lodami, z deserami, ciastami i wszystkimi smakołykami, a także kilka regałów, gdzie dostępne są lokalne produkty. Lokalne to znaczy właśnie z Libanu, Syrii oraz Egiptu. Nie brakuje także miejsc do siedzenia. Nie ma ich wiele, ale myślę, że jak na taki lokal wystarczająco. Pierwsze miejsce do siedzenia jest już po prawej stronie. Jest to stół z krzesłami, drewniane, klimatyczne, bardzo urocze. Natomiast mój ulubiony kącik, który mnie właściwie zachwycił, kiedy któregoś razu byłam tutaj na lunchu, jest na samym końcu tego lokalu. Na podejście, na którym na podłodze położone są płytki wzorzyste, w bardzo przyjemnych kolorach. Jest ustawionych dosłownie kilka stolików, mniejszych, okrągłych oraz jeden większy drewniany. Jak się dowiedziałam, ten drewniany razem z krzesłami, który ma wstawki ceramiczne, jest z rodzinnego domu właściciela. Także super pamiątka i bardzo fajnie, że udało się go tutaj na pewno sprowadzić. Ozdobi ściany. Na jednej ze ścian jest spora galeryjka ze zdjęciami z Libanu, które oddają trochę klimat tego miejsca, gdzie jak się przypatrzyłam, jak się dowiedziałam, pojawia się też kilka zdjęć z różnych restauracji, więc myślę, że inspiracji tutaj nie brakowało do wykończenia tego wnętrza. A po drugiej stronie jest urocze lustro oraz trochę roślin. To, co mnie się podoba w tym lokalu, poza oczywiście płytkami i tym kącikiem, to właśnie dbałość o szczegóły. Lokal jest dosyć wysoki, więc sufit został pomalowany w jednej części na ciemny, szary kolor, a na dwóch ścianach jest odkryta oryginalna cegła. Także jeśli chodzi o wnętrze tego lokalu, dowiedziałam się, że powstało ono wspólnymi siłami. Ktoś coś przywiózł, ktoś coś zrobił, ktoś coś pomógł i rzeczywiście może dzięki temu czuć tam bardzo fajny klimat i fajną atmosferę. Serdecznie Was zapraszam do odwiedzenia tej kawiarni. Na deser, na lunch, na cokolwiek, żebyście sobie zobaczyli i poczuli, czy rzeczywiście Wam też się tam spodoba. A ja dziękuję, że obejrzeliście ten odcinek. Mam nadzieję, że będzie więcej z tej serii. Zapraszam do subskrypcji kanału i do następnego.